jak tam ktoś powiedział na czacie, nowy rok, nowe bugi, ale to może będzie później w świecie DayZ. Teraz ogarnijmy ten piękny hardcore. Czyli coś, co moim zdaniem nie jest możliwe i nie ma sensu, ale uruchamiam teraz jeszcze raz aplikację Blizzarda zwaną... Kurde, w sumie się pogubiłem, bo widzę, nadal nazywa się Blizzard Entertainment. To się nazywało przez chwilę Battle.net, potem się nazywało Blizzard. Teraz chyba znowu nazywa się Battle.net, ale zobaczymy. Okej, mogę wam już teraz bez krępacji pokazać, co się dzieje. StarCraft. StarCraft na Steam kontrolerze. Czy tutaj będę miał dostęp do wszystkich cudów? A widzę, że nie. Będzie trochę śmieszniej, widać. Moment, padzik. A później Big Picture. A, w ogóle ja chyba odpaliłem głupią grę. Moment, moment, bo jestem odruch Pawłowa. Widzę jedno logo StarCrafta, to klikam, a to oczywiście jest StarCraft 1. Nie. A chodziło o StarCrafta 2. O. Gra już działa. No właśnie, teraz się wszystko zgadza. No i teraz to są moje pierwsze chwile z tym superhitem. Jak teraz wejść do opcji, żeby sobie przegrzebać w tym wszystkim? Odpal jako non-Steam game, bo będziesz miał konfigurację pada. W sensie, bo to Jarzyna sugeruje. Muszę ją wbić jako non-Steam game i wtedy będę mógł działać, tak? Czy dobrze to rozumiem? Serak spyta, czy dodali skórki do StarCrafta. Tak, dodali w końcu. Okej, okay. Czyli co tak jasno, dałem StarCrafta jaśniej, bo wariowałem. Czy tak, chcę wyjść, mam tutaj. Wyjdź z gry. I będę musiał stworzyć patologię, czyli dodać grę nie Steamową na Steama. Nigdy czegoś takiego nie robiłem. Steam. Utwórz lub zwróć. Nie wiem, jak to się robi nawet. Gry. Zarządzaj, dodaj grę spoza Steam. Okej, nie będę wam pokazywał mojego bajdu na kompie, więc... mamy tutaj piękny ekran zastępczy. O Boże! Discord, Battle.net. Widzę, jak to działa. StarCraft 2. Już mnie to wkurza. Dodaj wybrane programy. Śmierdzi rzeźnią absolutną. A to co? Czy wyrażasz zgodę na instalację poprawki, która spowolni twojego peceta o 1000000%? Gry. StarCraft 2. Shenzhen. Informacje o grze. Modyfikacja. Okej. Okay. Odpala się to. I odpala się to. I to będzie teraz działać? Śmierdzi jakimś przekrętem. Klikam w to, włącza się, niech zgadnę. Big Picture. Klikam to, wraca tutaj. Chyba, że muszę to odpalić z trybu Big Picture. A, ktoś ma jakiś pomysł? Gry z Blizzarda dodatkowo nie wbijają się na non-steam, bo i tak uruchamia launcher. Musisz zrobić przez Battle.net launcher. Okej, dziękuję Max Spawn. Dobra, spróbujemy to... To jest bez sensu. Zagrajmy zergami 4x4, bo w tej patologii nic nie powinno ten. Nie powinno mi tak boleć. Ale dodajmy jeszcze jedno. Tryb wieloosobowy, drużyny.
poza rankingiem. Okej. Czyli tak, tym mogę to, tym mogę latać sobie, tym jest wsad w ogóle, tak, więc... Nie, to bez sensu, czy to nie wypali. Myszek, tak, będę mógł zaznaczać myszkiem. Anulujmy to. Dajmy na przykład przeciw SI, prawda? Teran, Zerg, Archont, jeden na SI. Tak, jeden na SI. Mogę ewentualnie dać sobie skróty jakieś ciekawe pod te klawisze i te. Ale samo mikrowanie powinno być nieprzyjemne. Ja kontra Protos. Czyli atak w ziemię będzie tutaj. Prawda? No tak, da się zaznaczać. Strasznie urocze. Raz, dwa, trzy. W sumie na mojej grze to nie będzie widać za bardzo. Okej, jak damy... A, dobra, skancelowałem ten. Super. Czy w sumie S... A nie, dobra, tutaj działa jako ten, rozglądanko. To jest śmieszne. To jest śmieszne, to robi się grywalne. Więcej nadrządców, co? Do czego zmierzam? Można sobie wrzucić w jednym momencie dowolnego konfiga. Czyli wracamy tutaj. Czy da się to... Podejrzewam, że jest to na tyle złośliwe, że będę musiał włączyć Big Picture i tam wybrać konfigurację pada. Pod X przypisz wygraną. Ta, coś w ten deseń. Kontroler, ustawienia, konfiguracje bazowe, konfiguracja dla pulpitu. Czy mogę teraz wybrać po prostu jakąś konfigurację? Ustawienia kontrolera. Wyłącz przy zamykaniu. Nazwałem go ładnie, pochwalę się, nazwałem go dziwadło. Preferencje, nazwa kontrolera, dźwięk uruchamiania, można ustalić jasność diody. To jest mindfuck, patrzcie. Ciemniej? Jaśniej. Zatkało, nie? Ale nie ma jakiejś ogólnej, no, chyba że można wziąć konfigurację, konfigurację jeszcze ekranu, nie, klawiatura ekranowa. Konfiguracja dla pulpitu. I tutaj sobie daję eksportuj konfigurację jako zapis osobiste przypisania. Okej, okay, zrobię to klawiaturą. Super się na nim pisze, ale tym razem nie. Jakoś. Jak będę w taktycznym, jak już rozwalę tą klawiaturę, to będę pisał na wadzie. Jakoś działa jeden. I teraz tworzymy config na StarCrafta. Czyli co? To są jako strzałki, tak? No to super, tym będziemy sobie łazić elegancko. No i co tam w StarCraftcie jest potrzebne? Budowanie jednostek. Atak w ziemię. Czyli będziemy chcieli mieć atak w ziemię na stówę zawsze. Czyli załóżmy, że pod tym będziemy mieć A. Okej. Co tam jeszcze jest ważne? Jednostki chodzą, to wiadomo. Atak w ziemię wystarczy. W sumie nic więcej nie będę potrzebował. Tyle tylko. No i będziemy to patrzeć w trakcie. Prawym się... A, tylko jeszcze mądrze ustawić mysz, lewy shift. Działanie wciśnięcia usuń. Czułość, obrót. Tarcie trackball. Działa jako trackball, tak? No okej, okay. Damy trochę większą czułość. Intensywność gań spoko.
A ziemia B, F2 zaznacza jednostki. F2, tak. Dziękuję za tę dobrą radę. Czyli tutaj... Można sobie przyporządkować w ogóle Alt F4, tak z ciekawostek. O, w ogóle jest tak, pełne wciśnięcie. Aha, to wypada uszanować, czyli to poddamy tutaj po prostu. Pod to będzie F2. I mamy tutaj przyciski dwuspustowe. Czyli jest tak, miękkie naciśnięcie spustu. W sumie nie wiem, co tam można by robić. Jakieś dwufunkcyjne. No i zobacz, będziemy dodawać w trakcie. Ok. Jak wcisnę teraz na to, to wróci. Mam nadzieję, że to zapisuje. Wracamy do StarCrafta. Halo Blizzard. Czyli, prawda, mamy to. No już widzę, S muszę mieć, tak? Żeby... Ok, S musi być. S musi być. Spacji się używa w StarCraftie? Chyba nie. Klikaj ciągle w trigger, żeby... APM-y nabijać, tak? Czyli gdzie będziemy chcieli mieć? Chyba, żeby zrobić osobną konfigurację pod Zerga, osobną pod Protosa, Protona, przepraszam, i osobną pod Neutrona. Czyli S. Okej. No chyba, że... No nie, to nie ma sensu. Że przytrzymuję S. Okej, mamy tutaj X-em, wybieram S-ki, tak? Tak. Jeszcze mam teraz te klawisze, tą magię tutaj. Co z tym można by zrobić? Kółko myszy. Nie będziemy... Kółka myszy nie wykorzystujemy, więc chcemy, żeby to było czym? Krzyżakiem, przyciskiem pada, regionem myszy, pojedynczym przyciskiem? Albo klawiaturą ekranową? Żeby klawiaturę sobie otworzyć w tym. Że mini mapę. Są przyciski pada. Jeszcze raz, styk wprowadzenia krzyżak. Aha, dobra, rozumiem. Przyciski pada. Że jak zestaw przycisków, w którym będę przykład... OK. No dobra, jest jeszcze ten region myszy. Ten region brzmi ciekawie. Ale zobaczmy, czym jest region myszy tak naprawdę. Bo to w ogóle tak... WTF. Ty, ten region myszy, to ma sens, bo widzicie, to absolutnie ogarnia całą powierzchnię. Ty. Tutaj, tu nie ma sensu może tu, więc na razie dajmy, że to są przyciski pada, tak? To za chwilę. Ale jak mysz, ustawimy sobie jako mysz w charakterze region myszy, skala regionu, zmiana trybu, intensywność drgań. O! Co się teraz będzie działo? Okej, teraz jest totalny hardcore. S mam pod X, nie? A, mysz wraca. Więcej nadrządców. Jezu, StarCraft w napadzie. Tylko nabieramy tego słonia. Wysyłamy go tu. Wracamy tu. Ty. Coś się dzieje.
B jeszcze musi być. Ej, B. Widzę wyzwanie wreszcie w StarCraftie. Trzeba będzie posprawdzać, co robią, czym jest rozmiar regionu. Opcja ta spowoduje zeskalowanie obszaru granicznego panelu dotykowego. Nie wiem, dajmy ciekawości mniejsze skalowanie i zobaczmy, co się dzieje. Prawy touchpad jako przewijanie krawędzi. Przewijanie to jest pod lewym. Tutaj mam przewijanie krawędzi. Czy pad będzie mi wibrować, kiedy będą ginąć jednostki? Można zrobić jakieś takie rzeczy. Że może coś jak martwa strefa. Tak, rozumiemy, jakie są opcje, prawda? Tylko nie rozumiemy, co to tak naprawdę oznacza. Zbyt kochany, żeby było prawdziwe. Buduj. Okej, co zmieniłem tak naprawdę? Okej, obszar jest tu w środku. Tylko co muszę zrobić, żeby dojść tam na zewnątrz? Jak chcę wybrać jednostkę tam z dalsza? A jest to super słodkie. Atak w ziemię, gdzie? Atak w ziemię mam tutaj. Przepraszam, nie wychodzę trochę. Tutaj mam atak w ziemię. Jeszcze raz, konfiguracja dla pulpitu. Pole ruchu. Region myszy. Rozmiar regionu. Skala regionu w poziomie. Jak zwiększymy skalę, czy powinniśmy ją zmniejszyć? Zobaczmy, czy tworzymy wielką patologię? Okej, już jest lepiej. Jeszcze trochę większej zeskalować. Jeszcze można by w ogóle zrobić to wychyleniami. Hej, można sobie w dowolnym miejscu ten ekran wyśrodkować. Czyli... Nie no, na środku jest najbardziej intuicyjnie, więc tego nie grzebiemy. Zwiększamy skalę. I wracamy. Czy warto kupić Dark Soulsy za 33 złocisze? Tak. Absolutnie. Czy jak się lubi Dark Soulsy? Okej, okay, mamy tutaj obszar. Dobra, B jest pod zielonym, ale lepiej będzie, jak będzie B pod tym. S. S już gdzieś dałem, pod X-em. Wreszcie StarCraft jest wyzwaniem. Fantastyczne. Okej, okay, widzę już kolejną rzecz, którą muszę poprawić. Czyli chcemy mieć pod tym te klawisze jednak, bo tutaj cały czas myszka działa, a lewym... Czy słyszałem Krucigang? Słyszałem. Czyli moment, zmieniamy dokładnie minimalnie rzeczy. Czyli tu jest już OK. Przyciski pada. Tak, strzałka, ten pod tym pokaż klawiaturę. Spoko. Przyciski pada. I mamy teraz tak. Żeby już mi się nie mieszało. Tu jest B. Tu jest S. Co tam jeszcze będzie potrzebne? Coś pewnie jeszcze będzie potrzebne. Coś używa się kilku rzeczy, ale do tego dojdziemy. Ale w ogóle myślę, czy jak... tu jest. Zmiana trybu, promień przycisku, włącz test wibracji. Wymaga kliknięcia. A nie, nie wymaga kliknięcia. Teraz jeszcze jakby zrobić taki cud. Co robi na przykład przycisk myszy wstecz? Nieprawda. To będzie robiło coś innego. Co to może, co to jest to? Zmień zestaw działań. Nie.
Czeka, co to jest ta nieskończoność tutaj? Działania zawsze włączone, Jezu Chryste. Czy wspomaganie celowania? To jest tab. To sprawi, że pokażę klawiaturę. No, ok, zobaczmy, co to będzie, jak to teraz będzie działało. Załóżmy, że drugi dronek robi expa, bo mamy trochę pieniędzy. Czyli co wybieram? B. I teraz wciskam. Pokaż klawiaturę. Okej. Okay. I tu wybieram na szybko. I co, donę, tak? Okej. Okay. Escape'a muszę gdzieś mieć jeszcze. Escape jest ważny, bo robi an... Escape'a muszę mieć pod ręką. Escape, tutaj ten woz prawie to jest A. A to akurat będzie... A, to jest prawie przycisk myszy. Tego nie mogę wywalić. Ale jest wolny... przycisk myszy do przodu jest wolny i to będzie właśnie mój święty klawisz Escape. Tak? Tak. Escape, Escape. Spoko. Że Escape anuluje ci budowanie. Aha! A Jezu, tak, to nie chcemy tego Escape'a. To na razie nic nie robisz. Ale mógłbyś coś zrobić. To jest szukaj, to jest wyłącz komputer, tak? Co to jest to? Uśpij komputer? To zrób zdjęcie? Rzut ekranu, okej. Okay. Wygodne. To jest... Ustaw opcję diody. Lol, genialne. Tak, zakaz wjazdu. A to jest ciekawe, to jest jakiś prefikso kombinator. Zmień zestaw zadań. Chciałbym, żeby... Bo jeszcze są takie coś action layer albo action set. Co to jest action set? To jest zestaw zadań. Użyj żyroskopu, że wpisujesz makro, tak? dobra. Spoko. Spoko. Wróć do gry. Normalnie ustawmy teraz tak, gdzie te dronki idą, tak? Tutaj. Tutaj spoko. Dobra. Tą królową sobie sam wybiorę. I niech idzie tu. S miałem pod tym, tak? Idziecie tu. Kurde, da się w to grać. To jest patologia, ale da się w to grać. Nasze jednostki są atakowane. Słonik, nie? Moment. Kurde, słonia rozwaliło. Och, trudno. Ok, mamy królówkę. Dobra.
Komp widzi coś. Dobra, teraz tak, 3 drony. Idą tu. Kurde, pro. Czy pro, no. Ciekawe. Ty, mam dużo pieniędzy, nie? Ale myślę, że z kompem wygram. Dobra, drona. Roadsze tu. Kurde, jest do RTS-a szybkiego, czy nie nadaje? Ale do jakiejś takiej strategii jest spoko. Dobra, jeszcze zobaczymy jedną. Ta myszka jest urocza, ale no... Widzicie, rozumicie, że wychodzi jak wychodzi. Ekstraktora dajmy, tu jest drugi. M. Czy nie będzie lepiej? V. Tu. Okej, okay, nawalamy zerglingów. Problem jest ze skrótami klawiszowymi, nie? Niestety, to jest największy problem. Żeby sobie przyporządkować jakieś jednostki i je przywoływać. Ale to mi się wydaje. Sprawdź budowanie miast. I teraz tak. Atak w ziemię mam tutaj. Moment, coś jest nie tak. S. Spoko. Potrzebujemy więcej wespanu. Okej, okay, akurat wespanu nie mam, tylko dlatego możemy przegrać. Nie jest to najwyższej jakości przeciwnik, no ale no. Tam dużo pieniędzy, nie? Nasze jednostki są atakowane. Okej, okay, F2 mam tutaj. Atak w ziemię mam tutaj, tak? Metamorfoza zakończona. F2 i idziemy. To jest teraz przyjemne. Już zabiła przewaga liczebna wroga. Tak. Królówki to sobie amuzą buduje tak naprawdę. Okej, okay, raz, dwa, trzy, idziecie tu, pozostałe wracają do tego. I atak w ziemię i tutaj, atak w ziemię i tutaj. Kiedy jest potencjał. Tak, drołczyki biegną. No, możemy, to oznacza iść na drugą fazę już rozgrywki. Tutaj, że nie znam mapy jeszcze w ogóle, więc... No spoko, kurde, dobra, no róbmy teraz więcej armii. Mam nadzieję, że nie oglądają to fani StarCrafta. Nie jest to najbardziej ten, zaawansowana rozgrywka, ale jak napada, to kurde, spoko. Nasze jednostki są atakowane. Escape'a mam pod tym, o. Dobra, zrobimy teraz szybsze roadsze. Teraz pójdziemy w ulepszenia. Czyli budowanie jest pod tym, ulepszenia są pod V. Ulepszonka. Pole minerałów wyczerpane.
No, nadrządcy też jadą, nadrządcy też będą dość szybcy. Ustawiamy tu jednostki. Że nie wygląda jak Dark Soulsy. Tak, jest błąd. Ech, moment. Poprawmy tam, bo niestety nie chcemy... A to nie ta. Nie to, co miało być. Miało być. Tu jest StarCraft. A to jest druga klawiatura. Żeby Nvidia nie zbanowało na Twitchu. Mogą teraz APM-y mi spadać. Dobra, StarCraft 2, wszystko się zgadza. Zrób to padem. Okej, okay, tu się jeszcze będzie powoli przerzucać te dronki. Metamorfoza zakończona. S-Roadczyki. Metamorfoza zakończona. Dobra, i teraz uwaga, najważniejsza, najciekawsza rzecz. Ulepszamy jednostki. Ekstraktor. A stąd jeszcze bierzemy roacze. Pole minerałów wyczerpane. Okej. Nasze jednostki są atakowane. Okej. Okay. Idziemy, tak? A nie ma sensu chyba za bardzo. Spoko. Ciężko się wypłodzić tutaj tak naprawdę. Bo jest masakra z tym. Escape jest tu. Dobra. Idziemy. Że więcej domków. Ja rozumiem. I to jest kilka innych problemów. Teraz, tu mieliśmy słoniątko tymczasem, samotne, które niech sobie podleci gdzieś tu i zobaczy, czy oni przypadkiem nie ten. Mutacja. Zakończona. Okej, okay, atak gdzie mam tutaj, tak? No i co, hejterzy? Na upośledzonego kompa. Zwycięstwo będzie. Lekka nadwyżka w minerałach. Tak, to prawda. Trzeba by ustawić jakoś, żeby szybciej latały te tutaj, nie? Ekranik. Już moment. Nie jest to do końca taka dobra gra. Przeciwnik też na szczęście trochę daje fory, ale... Powij więcej nadrządców. Proszę, będzie pęka... Pęka X przeciwników. Okej, zwrot akcji. Zwrot akcji, jednostki latające. Tego się nikt nie spodziewał, prawda? Dobra, to oznacza, że trzeba będzie zrobić już lepsze jednostki do robienia ataków ziemią i do przodu. Jednostki są atakowane. A teraz tak, spacją się chyba robiło właśnie nawiązanie, przychodziło się tam, gdzie coś wzywa, nie? No nic, że to jakby to szybko łaziło. Oho. Dziękuję. Escape.
Okej, okay, Gula pyta, czemu StarCraft w napadzie. Sprawdzamy możliwości Steam Controllera, awangardowego urządzenia przyszłości. Dobra, na szczęście tak, udało się mniej więcej doprowadzić do tego, że będziemy mieć jednostki, które być może zabiją to. W tym momencie oczywiście powinniśmy wypłodzić milion zryglingów, tak? Ale tutaj wyzwaniem nie jest podjęcie... No, tu się borykamy z takimi prawdziwymi problemami wojny, jak dowodzenie, prawda? Mówmy się, że tu będzie miejsce spotkań. Czy pad jest dedykowany pod StarCrafta? Oczywiście. Okej, atak w ziemię i do przodu, atak w ziemię i do przodu. Tu sobie otworzymy wyglądowe przejście. Pole minerałów wyczerpa. Pole minerałów wyczerpane. Wow. Zakończona. Okej, zaraz tam pękną te skałki. No a my wbijamy. Jakby Ender dowodził armią tym padem, pisze Bufala, to ludzkość miałaby... Nie, mi się wydaje, że Ender był dobry po prostu. Prawda? Ręce mistrza, ręka mistrza więcej znaczy niż narzędzie wśród partaczy, prawda? O! Jednostki są atakowane. Buduj ekstraktor dronko. Okej, już biegnę zobaczyć, co się dzieje. Moment. Skubaniec się odbudował. Dobry jest, nie? To... Kurde, może być gra pełna zwrotów akcji, bo widzę, że no, mamy problem. Niedozwolona komenda. Niedozwolona komenda. No, robi się ciekawie, nie? Zaraz będziemy potrzebować... Ok, zbudujemy jeszcze, zrobimy expa tak zwanego. Prawdopodobnie w tym miejscu ma expa na swojej wysokości. I to jest niestety problem. Zróbmy słonia podglądowego. Jestem pod wrażeniem, kurde. I nie zapominajmy o ulepszeniach, prawda? Okej, okay, tu powstaje nowy, tam się wyczerpały ten. Dobrze. Okej, okay, przybyłem ich dużo więcej. Jest wyzwanie, żeby ich tyle wypłodzić. Pole minerałów wyczerpane. Teraz pola minerałów się wyczerpują. To minerały nie są do końca tym problemem, który mamy, prawda? Dobra, moje drogie jednostki. Rozumiem, że czy to jest dojście w ogóle? Kurde, chyba jest tutaj wejście. Więc atak w ziemię i do przodu. Okej, okay, okej, okay, mamy konf... Okej, okay, czyj atak w ziemię i do przodu wygra? Mój! Jest! Jest. Jednak dobra taktyka, prawda? Okej, okay, czy zastaniemy tutaj to, co myślę? Nie. To dobry znak. Czyżby komp... oszukiwał, prawda? I miał... Dostawał skądś surowce. Atak w ziemię i do przodu.
Specjalną ligę dla fanów, tak. Okej, mamy go tutaj, cwaniaka. Ja jestem... Liga dla padów to byłoby genialne, przyznaję. Dobra, tymczasem myślę, że spokojnie możemy... Kurde, to liga dla padów to by było dobre. Korzystałbym z czegoś takiego. Okej, okay, tu jeszcze królóweczka. Czyli co, teraz skróty do jednostek, bo tutaj dużo czasu tracę właśnie na... Na tym, że te jednostki zaznaczam własnoręcznie. A prawda, jakby były skróty, to byłoby lepiej. Nie, ale jest potencjał. Kurde, właśnie ludzie grający wygodnie w fotelach. Prawda, jak to mówią teraz różne osoby, że po prostu nie nawalają jak głupi w joystick, prawda, tylko kulturalnie siedzą z padem, to jest coś. A, wy mieliście w ogóle przyjść tutaj. Ty masz zapłodnić to. Czyli następny przystanek, skróty klawiszowe. Dobra, atak w ziemię. I tutaj. A, jeszcze jest przecież ten, Archon. Kiedy StarCraft wbijasz? Jestem ciekaw, ile będzie w ogóle APM-ów. Mi się wydaje, że to nie będzie jakieś takie tragiczne. Dobrze. Mikro całkiem fajne. Jadę do bazy. Tum, 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 brum, brum, brum. I co? I zamawiam... A, pod S. Hydraliszki tu. Tu wyskoczy ich parę. Czekaj, jest Space Engineer z żyroskopem. Tak, jest żyroskop, potwierdzam. Buduj. Buduj jest tu. Ekstraktor. Jeszcze shift przydałby się, żeby kolejkować rozkazy. Widzę, że tego im brakuje. Dobra, my tu wchodzimy jeszcze raz. Nasze jednostki są atakowane. Twardzie, nie? Tak, Protoss to jest niezbalansowany zupełnie, nie? Patrzcie, skąd on ma te pieniążki? Nasze jednostki są atakowane. To jest takie fundamentalne pytanie. A skąd on ma na to pieniążki? Uwaga... Escape'em teraz, nie, to lewym się chyba. Te słonie w sumie można by gdzieś wysłać. Okej. Jest wojdzik. Fajnie, no jest wyzwanie, no to jest trochę inna liga, inna natura tutaj jest tych problemów StarCraftowych, prawda? Tutaj wyzwaniem jest rozwalenie, trafienie w jednostkę albo zbudowanie czterech hydralisków. No ale zdecydowanie jakieś mocne są.
Teraz będzie wyzwanie. Będziemy wysyłać każdego słonia, żeby ładnie... Nasze jednostki są poleminane. Tutaj nie dochodzi mi myszka, jak widzicie. Okej. Okay. O, moment, widzę, że ktoś tam... Chyba odkryłem, gdzie ma tego expa tajnego. O, dobra. Teraz tak, wracamy do bazy. Produkujemy kolejną porcję. Królówki tutaj... O! GG! Wygrałem! No dobra. Na chwilkę odpuszczę, posteruję myszką, żeby mi kciuki odten. super, dziękuję. Moje wyniki ten... Co mnie ciekawią? Oczywiście statystyki, prawda? Zwróćmy uwagę, 34 APM kontra 125, czyli 4 razy mniej, tak mniej więcej. Nie jest idea. Można. Jakby stworzyć osobną ligę StarCraft. StarCraft na konsolę jest możliwy. Dobra, tutaj sobie to utnę, bo to chyba trwało dobrych 46 minut. Prawda? Ale warto było przetestować.